otwarte. Oczywiście mowa o przystani i pomoście pływającym przy Alejach Łużyckich. Oficjalne otwarcie i piknik z kajakami miały miejsce 11 października. Mimo, że to już jesień, pogoda w sobotę była idealna, więc przy Nysie Łużyckiej pojawiło się wielu mieszkańców naszego miasta. Każdy z nich mógł bezpłatnie skorzystać z takich atrakcji jak kajaki, rowery wodne, przejażdżka motorówką, dmuchane zamki i malowanie twarzy dla dzieci. Ponadto dla wszystkich chętnych przygotowano grochówkę. Dzień dobry wszystkim, witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu naszego projektu Turystyka Wodna. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości 85%. Całość to około 2 milionów złotych. Przystanie kajakowe, parkingi, droga, rondo, wszystko będzie nam służyć w naszym mieście. Witam przede wszystkim pana Freda Maro, burmistrza Guben, dzięki któremu ten projekt został wdrożony w życie. Witam wszystkich radnych naszego miasta, witam pana starostę, radnych powiatowych, witam firmę, która budowała, pana Kaczmarka, projektantów, pana Jaska. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że projekt będzie nam służył. Będziemy zadowoleni z tego, co tu się będzie działo. Dzięki współpracy z GOPR-em. Kolega prezes, pan Jacek Czerepko, już tam deklaruje, że w przyszłym roku będą łódki, będą kajaki. Będzie nawet statek, który tu będzie pływał. Także naprawdę będzie się tutaj wiele dobrego działo. Można zauważyć, że dzięki stworzeniu przystani historia zatoczyła koło. Przecież kiedyś nasze miasto słynęło z turystyki wodnej. W Gubinie przed II wojną światową istniał klub wioślarski, a turyści kursowali łodziami między Odrą i miejskim mostem w Gubę. Do dzisiaj przetrwały zdjęcia i pocztówki, na których można zobaczyć miłośników takiej formy spędzania wolnego czasu. No tutaj zawsze dla mnie inspiracją był kolega, który właśnie prowadzi łódkę, kolega Jacek Czerepko. Była taka rozmowa z Guben, żeby robić turystykę wodną. Ja powiedziałem, że owszem, ten projekt jest dla nas bardzo ważny, ale musimy najpierw zrobić kilka innych ważnych rzeczy. I tak trochę przeciągnąłem ten projekt na sam koniec. Zrobiliśmy najpierw wyspę, boisko przy liceum, wieże, fary, eurodeptak. No, chodziło przede wszystkim o projekt finansowany z EWT, czyli z Europejskiej Współpracy Terytorialnej. No i na końcu, w zasadzie, jak już prawie pieniędzy nie było, złożyliśmy projekt na turystykę wodną. Notabene on się za pierwszym razem nie dostał zakwalifikowany. Pojechaliśmy wtedy z burmistrzem Hibnerem do Poczdamu walczyć o ten projekt. Prawdopodobnie było tak, że już jakby polska część pieniędzy się wyczerpała i Niemcy, żeby to jakby zatrybiło również u nas, oddali nam te 1 700 000 ze swojej puli. No i dzięki temu również u nas jest ta turystyka wodna teraz fajnie rozwinięta. Inaczej trzeba byłoby kajaka brać na plecy, iść do Guben i dopiero wtedy sobie spuścić kajaka na wodę i pływać. Wydaje mi się, że tutaj są naprawdę piękne plany na przyszły rok, na wiosnę. Tutaj może kolega Jacek Czerepko opowie, bo to jest jego kompetencja. Na pewno będzie jeszcze głośno o Gubinie, jeżeli chodzi o turystykę wodną. Na pewno mieszkańcy będą mieli pociechę z tego, co dzisiaj oddaliśmy do użytku. Na pewno ta Nysa, która do tej pory była taką granicą, rzeką graniczną, miasta były odwrócone plecami do Nysy, teraz się powoli odwracamy twarzą jakby do Nysy. Inwestycje wokół Nysy również są widoczne, dlatego myślę, że na pewno będziemy mieli wiele pożytku z tej inwestycji. Przypomnę, że niektóre inne gminy, chociażby Nowa Sól, Krosno, Dżeńskie, mają swoją Odrę. Tam też turystyka na Odrze jest teraz na pierwszym planie. Kupiono statki wycieczkowe. My mamy co prawda mniejszą rzekę, ale równie piękną i naprawdę ożywimy ją w przyszłym roku. Po oficjalnym otwarciu i przecięciu wstęgi rozpoczęła się najważniejsza część dnia. Na rzece można było zobaczyć miłośników kajaków i rowerów wodnych. Lecz największą popularnością cieszyła się motorówka należąca do lokalnego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Ta rzeka no, musi być wykorzystana. Mamy taki piękny akwen w centrum praktycznie miasta. Żeby to nie żyło, no to byłoby bez sensu w ogóle budowa tej przystani. Ja myślę, że pomysł jest i to duży. Jeżeli nam to wszystko wypali i uda się rzeczywiście dzięki pomocy tutaj, nie ukrywam, magistratu, chcielibyśmy tutaj zakupić taki stateczek na 12
15 osób, takimi możemy wozić tutaj ludzi. I do wysokości Sadzarzewic jest bardzo fajnie, można tutaj uprawiać taką turystykę. To są stateczek ze stoliczkami, podobny jest w Nowej Soli, już żeśmy widzieli. Chcemy tutaj mieć troszkę kajaczków, jakichś rowerów wodnych, łódeczek i żeby to żyło. Tak i w okresie powiedzmy maj, wrzesień, żeby tutaj była obstawa ratownicza, tak, czyli będzie dwóch ratowników, którzy będą zajmować się tutaj udostępnianiem tego sprzętu pływającego, no plus ten statek taki wycieczkowy, ale myślę, że będzie bardziej wykorzystany niż ten krośnieński. Mamy coraz lepszy sprzęt, wszystko dzięki projektom i pomocy i tutaj miasta i powiatu. No w tej chwili Gubiński WOPR jest zaliczany do najlepszych w województwie, jednym z liczących się w kraju. No dzięki temu mamy nawet naszych członków, którzy są w zarządzie głównym w Warszawie, prezesami oddziałów wojewódzkich, okręgowych są gubinianie, także my idziemy do przodu. Po rozwoju lokalnych firm oferujących spływy kajakowe rzekami w regionie oraz zainteresowaniu, jakim cieszyło się sobotnie otwarcie przystani, można dojść do wniosku, że rozwój turystyki wodnej w naszym mieście jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.